Cześć! Witam na moim podcaście Dzikie Lektury. Opowiadam tutaj o książkach. Książki są jak lustra, w których my, czytelnicy, możemy oglądać swoje gęby. Tytuł dzisiejszego odcinka to Kim jesteś, ruski cieła wieku? Czyli śmierć urzędnika, Mickiewicz i Homo Sovieticus. Część pierwsza. Słuchajcie. Od momentu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie panuje powszechna zgoda, że kulturę rosyjską trzeba poddać zabiegowi, któremu na imię Kancel culture. Trzeba ją zdjąć z afisza, wymazać, wygumkować, a przynajmniej na najbliższe dwa lata zawiesić. Po to, żeby ukarać Rosjan i zmusić ich do refleksji nad własną mentalnością. Więc kiedy ostatnio przyniosłem na lekcję opowiadanie Antoniego Czechowa pod tytułem Śmierć urzędnika, usłyszałem z zdumienia głos jakiegoś ucznia. A dlaczego my czytamy literaturę rosyjską? A czy nie powinniśmy jej bojkotować? Bardzo dobre pytanie, odpowiedziałem. Ale umówmy się, że wrócimy do niego po przeczytaniu tekstu. Czytamy więc o tym, jak główny bohater, przeciętny Rosjanin, siedzi sobie w rosyjskim teatrze, jest XIX wiek. Bohater przez lorneteczkę ogląda sobie aktorów występujących na scenie. Wtem coś zaswędziało go w nosie i kicha. Fontanna smarku wystrzeliwuje z jego nozdrzy i elegancko ląduje na łysej głowie przypadkowego widza. Widza, który nie dość, że okazuje się generałem, to jeszcze do cholery dyrektorem jakiegoś wydziału komunikacji. No to nasz bohater postanawia przeprosić. Przepraszam, mówi, ale jednocześnie czuje, że to przepraszam to trochę za mało, więc przeprasza jeszcze raz, przeprasza następnego dnia, przeprasza rano i przeprasza po południu. I jeszcze raz i jeszcze один raz. Dziwne? Pytam uczniów. No, odpowiadają. No ale dlaczego on tak ciągle przeprasza, jak myślicie? Bo się boi, ktoś odpowiada. A dlaczego się boi? Bo kichnął na głowę osoby, która. która ma wyższą rangę, ktoś zawołał. Jest wpływowa. Ma władzę, dodał ktoś inny. Okej, okay, a gdyby tak nakichał na łysinę jakiegoś zwykłego obywatela, to co? Eee, to być może nawet w ogóle by go nie przepraszał No to czego dowiadujemy się o mentalności Rosjanina Żyjącego w XIX wieku No, że się podlizuje, że jest służalczy Że boi się władzy, że sam się czuje nikim Hm, no dobrze A jak myślicie, z czego bierze się taka mentalność, że ktoś się czuje gorszy Ktoś się czuje śmieciem wobec osoby, która ma władzę Z czego to się bierze? No, i czy jest jakieś podobieństwo między współczesnym rosyjskim społeczeństwem, które znamy teraz z relacji dziennikarskich, a tym z końca XIX wieku, które portretuje w swoim opowiadaniu Antoni Czechow? Czy jest jakieś podobieństwo? Okej, okay, nie będę tutaj streszczał lekcji, ale zobaczcie, na tym przykładzie widać, że czasami lepiej jest czytać tekst w sposób krytyczny, niż go po prostu poddać zabiegowi cancel culture. No dobrze. Yy, to opowiadanie Antoniego Czechowa przywołałem, bo jest odpowiedzią na pytanie, kim jest ruski ciała wiek? Jaka jest rosyjska mentalność? I co ważne, jest to wypowiedź z perspektywy czułowego rosyjskiego autora. Co na ten temat mówi się na naszym polskim podwórku? W końcu Rosja jest naszym najbliższym sąsiadem, a przez ponad 100 lat byliśmy częścią rosyjskiego imperium. Słuchajcie, najmocniejsze teksty, które opisują Rosjan, stworzył chyba Mickiewicz. W reducie Ordona Mickiewicz pokazuje... Atak rosyjskiej piechoty na broniących się na warszawskiej woli polskich powstańców w czasie powstania listopadowego 1830 roku. Dowódcą powstańców jest niejaki Ordon. No, wszyscy znają ten tekst ze szkoły. Kiedy Mickiewicz opisuje atakujące wojska, mówi o nich tak. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, długą czarną kolumną jako lawa błota, nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Zobaczcie, porównanie armii rosyjskiej do lawy błota jest wymowne. Błoto kojarzy się z czymś śliskim i brudnym. Ponadto nad głowami Rosjan powiewają chrągwie. Nie dość, że są czarne. To są jak sępy. Sęp, jak wiadomo, jest padlinożercą. Co ciekawe, rosyjska piechota prowadzona jest przez swoich dowódców na pewną śmierć. To by pokazywało, że rosyjska armia jest po prostu bezosobową masą i nikt się nie troszczy o życie pojedynczego żołnierza. Ta wizja. Zobaczcie, bardzo współgra z dzisiejszymi relacjami z wojny w Ukrainie. W prywatnych rozmowach telefonicznych, podsłuchanych przez służby bezpieczeństwa Ukrainy, rosyjscy żołnierze skarżą się, że są traktowani jak, jak mięso mielone. Takiego używają określenia. Rosyjska machina wojenna jest jak maszynka do mielenia mięsa, i ci rosyjscy żołnierze czują się tym mięsem. Jakby było tego mało, w języku rosyjskich oficerów pojawiło się ostatnie określenie jednorazówki. Właśnie w odniesieniu do własnych żołnierzy. Rosyjskie jednorazowe oddziały są wysyłane, aby zaatakować i przykryć swoimi ciałami ogień nieprzyjaciela. Nikt nie odczekuje od tych żołnierzy, że przeżyją. Ich życie nie ma wartości. Są lawą błota, która ma zalać przeciwnika. Są mięsem mielonym. Są mięsem armatnim. Są jednorazówkami. No, słuchajcie, w tej Reducie Ordona pojawia się jeszcze jeden ciekawy obraz. Jest to opis Cara, opis władcy Rosji, a brzmi tak: A gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Zmarszczył brwi i tysiąc matek opłakuje dzieci. Zobaczcie, ten XIX wieczny opis władcy, który ma nieograniczoną władzę i od którego kaprysu zależy życie tysięcy ludzi. Ten opis jakoś niepokojąco pasuje do wizerunku przywódcy Rosji, który dzisiaj rozpętał wojnę. To tyle na dzisiaj, to była część pierwsza odcinka zatytułowanego Kim jesteś ruski i człowieku, czyli śmierć urzędnika Mickiewicz i Homosowietus. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Ja nazywam się Staszek Dudka. Do usłyszenia.